Cześć kochani, witam. Wiecie, jest takie miejsce. To nie są żadne spotkania, to nie są meetingi, to nie są jakieś wspólnoty. Tylko jest takie miejsce, gdzie wszyscy czują się równi. Nie ma tych po programie, przed programem, pijących, nie pijących, zapijających. Z długą wdzięcznością nie ma podziału na biednych, bogatych, mądrych, głupich, gdzie wszyscy naprawdę są równi. I to nie jest tylko po śmierci, tam gdzie dusza idzie, ale jest to tu na ziemi, bo na cmentarzu nawet ten ma taki pomnik, ten ma taki, nie? Ale jest takie miejsce na ziemi, nie? Gdzie wszyscy z urzędu od razu są równi sobie. I tym miejscem właśnie jest dom wariatów. Jest to jedyne miejsce, gdzie jeden od drugiego nie może być lepszy, nie? Bo wszyscy z urzędu są wariatami. I oczywiście mogą się zdarzać tacy, którzy ja tylko udaję i tak dalej, albo tam inne rzeczy, nie? Ale tam jest zachowana równość. I tak się zastanawiam, słuchajcie, czy tylko w takim miejscu może nie być podziałów. Jest to dla mnie tak dzisiaj odkrywcze, że postanowiłem się tym z wami podzielić. Nie? Dzisiaj jeden z moich kolegów właśnie opowiadał o swoich podróżach, przeżyciach bardzo fajnych i tak dalej, nie? A drugi powiedział o tym, że wraca z domu wariatów. I to mnie tak zainspirowało, że dało mi do myślenia, także przekazuję wam też tą myśl, że jedyne miejsce, gdzie jesteśmy równi, to jest dom wariatów. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie mój kanał i do zobaczyska w realu.